Wchodzimy na stronę bitmarket.pl, a tu taki komunikat. Z przykrością informujemy, że wskutek utraty płynności z dniem 8 lipca 2019 roku serwis bitmarket.pl został zmuszony zakończyć swoją działalność. Będziemy informować Państwa o dalszych krokach. I internet zawrzał. Na dosłownie każdym portalu kryptowalutowym piszą o upadłości giełdy. Bitmarket należała do jednej z najstarszych polskich giełd kryptowalutowych. Została ona założona w 2014 roku. Już sam start tej giełdy nie był w najlepszym terminie, bo był to okres, kiedy giełda Mount Gox upadła i mieliśmy bardzo długie i bardzo duże spadki na bitcoinie i kryptowalutach. Tuż przed samym zamknięciem giełdy o godzinie 22.32 pojawił się raport giełdowego funduszu IQ Partners Właściciela między innymi Bitmarketu, dotyczący prawdopodobnego zamknięcia giełdy w najbliższym czasie z uwagi na brak możliwości uregulowania zobowiązań przez operatora tej giełdy. Chwilę później giełda była już nieosiągalna. Straty mogą wynosić ponad 60 milionów złotych. Niektóre portale podają kwoty nawet 100 milionów złotych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to użytkownicy tej giełdy ponieśli straty, bo przecież wraz z zamknięciem giełdy nie było i nie ma możliwości wypłaty swoich środków. Sprawa oczywiście trafia do prokuratury, ale jak i kiedy to się zakończy, nie wiadomo. Jako przykład, można tu podać giełdę Mount Gox, która upadła w 2014 roku, a użytkownicy do tej pory nie otrzymali swoich środków. Jak możemy przeczytać na money.pl, na Facebooku działa zamknięta grupa Bitmarket Poszkodowani. Po dwóch dniach od założenia liczy ona około 2000 członków, na chwilę obecną jest ich prawie 3000. Z każdą godziną dołączają kolejni. W dyskusjach powtarzają się pytania: czy ktoś rozmawiał z prawnikiem, czy są jakieś wieści od prokuratury, a przede wszystkim jaka jest szansa na odzyskanie wpłaconych środków? I to jest dobre pytanie: czy klienci odzyskają swoje pieniądze? Tu mamy wypowiedź profesora Krzysztofa Piecha, eksperta do spraw kryptowalut. W takiej sytuacji klienci mogą co prawda złożyć wniosek do prokuratury, natomiast należy pamiętać, że takie środki jest bardzo trudno odzyskać, a prokuratura sobie nie radzi w takich sytuacjach. Nie mówiąc już o związanych z tym trudnościach technicznych. Tak jak nie udało się odzyskać pieniędzy klientom giełdy Bitcurex, tak prawdopodobnie będzie i w przypadku bitmarketu. Kłania się zasada, którą całe środowisko kryptowalutowe od lat promuje: nie trzyma się pieniędzy na giełdach. A jedynie tyle środków, aby dokonać bieżącej transakcji. Jest to bowiem najsłabsze ogniwo całego systemu walut cyfrowych. Link do grupy oczywiście zostawię Wam w opisie pod filmem. Na tej grupie jest wrzucony komentarz prawnika który brzmi: należy niezwłocznie przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Uwzględniłbym dane wszystkich pokrzywdzonych, kwotę poszkodowania dla każdego pokrzywdzonego, okoliczności towarzyszące zamknięciu tej giełdy, takie jak kwestie zmiany kursu na giełdzie, przed jej zamknięciem, zmian udziałowych, komunikatów od operatora czy spółek zależnych. Odzyskanie należności będzie możliwe w praktyce jedynie w postępowaniu karnym. W czwartek odbyło się spotkanie w Teotesie na temat upadku i pomocy poszkodowanym. Inicjatorem tego spotkania był Stanisław Wołoch, członek zarządu i założyciel Quark spółka z ZOO, członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. W dyskusji wzięli udział także Rafał Zaorski, założyciel Trading Gem Session, Robert Wojciechowski, prezes Izby Gospodarczej Blockchain, Jakub Muścicki, założyciel Trading Gem Session, Lech Wilczyński, współtwórca InPay.pl, Karol Stańczak, polski Binance Angel, Jacek Harasimowicz, radca prawny, a także radcy podatkowi, inwestorzy indywidualni i nieco ponad 40 poszkodowanych w sprawie, których stale przybywa. Nagranie spotkania jest udostępnione na YouTubie Teotesu. Link do tego nagrania oczywiście zostawię wam pod filmem. Jest tam również wypowiedź wiceprezesa IQ Partners Wojciecha Przyłęckiego, który połączył się z debatującymi telefonicznie. Na fanpage'u bitmarket.pl jest oświadczenia dyrektora operatora tej giełdy Marcina Aszkiełowicza, w którym możemy przeczytać Ogromna dziura jest wynikiem sytuacji nadzwyczajnych i błędów w zarządzaniu, popełnianych przez osoby faktycznie zarządzające wówczas giełdą, które miały miejsce w pierwszych dwóch latach działalności giełdy po jej przejęciu przez aftermarket, m.in. w łamaniu hakerskim na serwery giełdy, w wyniku którego... Skąd kilku użytkowników oraz kont technicznych giełdy zginęło ponad 600 bitcoinów. Ich przybliżone saldo wynosiło już w 2017 roku około 2300 bitcoinów, liczoną dla wszystkich kryptowalut i walut fiat. Osoby faktycznie zarządzające wówczas giełdą, mając świadomość tej ogromnie trudnej sytuacji, zostawiły mnie samego z problemem ogromnego deficytu. Przez ostatnie dwa lata robiłem z całym zespołem wszystko, aby wyprowadzić firmę z tej patowej sytuacji. Mogę teraz tylko prosić o wybaczenie, cierpliwość i prawo do obrony. Nie byłem i nie jestem oszustem. Zostałem zostawiony przez wspólników sam na tonącym okręcie, naiwnie wierząc, że uda się nim dopłynąć do portu. Tak jak wspomniał Ashkełowicz, BitMarket miał już ogromny deficyt w 2017 roku, i tu na bithub.pl pojawił się dosyć fajny artykuł na temat tajemnicy podwójnych wypłat w latach 2015 i 2017. Do redakcji przesłał swoje obserwacje Paweł Nijakowski. I bardzo prawdopodobne, że niektórzy z Was przeżyli podobne zdarzenie. W 2015 roku miałem ciekawą przygodę z BitMarket. Mógł to być dowód na ich niegospodarność i pokazać, w jaki sposób mogli stracić kiedyś dużo waluty. Brakujących bitcoinów, może właśnie trzeba szukać u użytkowników BitMarket. 8 lipca 2015 zleciłem wypłatę prawie 7 BTC, która z przyczyn technicznych nie przeszła. Po niedługim czasie wypłata została zrealizowana, ale dwa razy. Bitmarket się nie zorientował. Zamiast kryptowaluty o wartości 1800 dolarów otrzymałem ponad 3600 dolarów. Napisałem do nich o tym fakcie i zwróciłem to co za dużo mi wypłacili. Kiedy zjedziemy sobie na dół pod ten reportaż widzimy fajne komentarze z Facebooka. Też tak miałem i to kilka razy, za każdym razem dostawałem nawet znaleźne, a odpisywał mi osobiście Aszkiełowicz. Ostatnio podwójną wypłatę dostałem w kwietniu 2017, wychodzi więc na to, że przez ponad dwa lata mieli dziurawe oprogramowanie. Oczywiście użytkownicy giełdy Bitmarket szybko znaleźli tą dziurę i tak jak tu napisał Sebastian. Moje szły automatycznie, a proces dublowania był dość prosty. Zlecić wypłatę, anulować ją i zlecić ponownie. Na maila przychodziły dwa linki potwierdzające wypłatę, i kilka razy zdarzyło się, że zadziałały oba. Odkryłem to przypadkiem, gdy linki przychodziły z opóźnieniem i nie wiedziałem, czy klikam aktualny czy stary, więc klikałem oba naraz. Takie sytuacje pokazują faktycznie niegospodarność giełdy oraz dziury w, op w oprogramowaniu. Każdy lubi dostawać pieniądze za darmo, ale pamiętajcie, że uczciwym trzeba być w obie strony. Ciekaw jest to, ile osób zrobiło tak jak tu wspomniany Paweł Nijakowski, że odesłało nadmiar bitcoinów, które dostał na swoje konto. Ty byś odesłał? Upadłość bądź haki na giełdach są często spotykane. Całkiem niedawno upadły takie giełdy jak CoinBnet, CoinRoom czy Cryptopia. Dlatego pamiętajcie, nigdy nie trzymajcie swoich środków na giełdach. Wszyscy mamy nadzieję, że sprawa się rozwiąże dosyć szybko, a inwestorzy odzyskają swoje środki. Ale jak będzie, to się okaże. Najważniejsze to się nie poddawać i robić wszystko, co się da, aby odzyskać pieniądze.